Łaźnia łańcuszkowa kopalni Wujek należy już do miasta Katowice, a wraz z nią dwa inne historyczne budynki. W poniedziałek Polska Grupa Górnicza przekazała je bezpłatnie miastu. Wkrótce zostaną one przekazane Śląskiemu Centrum Wolności i Solidarności, które chce je przeznaczyć na cele edukacyjne. Szczególnie istotny dla centrum jest budynek łaźni. Tam się gromadzili górnicy podczas strajku i także w okresie ostatecznej pacyfikacji kopalni Wujek. To sprzed tego budynku udzielał ksiądz Bolczyk absolucji generalnej tym, którzy wtedy szli walczyć z milicją. Także proszę Państwa, no ten obiekt jest niezwykle dla nas cenny i ważny. Dyrekcja Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności chciałaby, aby łaźnia łańcuszkowa została w przyszłości udostępniona zwiedzającym w dużej mierze w oryginalnym stanie zachowania. Chodzi o to, aby osoby odwiedzające obiekt zobaczyły, jak naprawdę wyglądała praca górników, której częścią było przebranie się w łaźni łańcuszkowej. Do tego jednak jeszcze daleka droga, bo trzeba znaleźć na to pieniądze. Na razie mówimy o koncepcji, a więc najpierw musimy się zastanowić konkretnie nad koncepcją, a później oczywiście projekt po projekcie realizacja i mam nadzieję jak najszybciej będziemy mogli to zwiedzać. Natomiast realnie na to patrząc, to na każdy z elementów trzeba przewidzieć minimum rok czasu. No, koncepcja i projekt to jest około 1,5 do 2 lat czasu i później realizacja. Oczywiście będziemy chcieli korzystać ze środków zewnętrznych. Musimy zadbać o tą pamięć historyczną. To jest dla Śląska bardzo ważne. Na tej tożsamości budowaliśmy nasze przekonanie o słuszności tamtych działań ówczesnych robotników, górników. No, stan wojenny na Śląsku odbił się, można powiedzieć, bardzo ciężką nogą. Wiele osób zginęło i o tej pamięci chcemy nie zapominać. Dyrekcja Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności chciałaby także, aby w jednym z pomieszczeń upamiętnione zostały ważne dla Solidarności postacie.